Czy ja dobrze widzę? Czyżby tam stał Alek? Siema, siema przyjacielu, siema, witam. Siema, Sebek, cześć. Dlaczego jesteś na drugiej, drugiej wieży niż ja? Z anomalii, ej, co jest grane, co on robi koło mnie? Nie wiem, ale katap jest lepszy. Żartuję, z anomalii jest najlepsze, z anomalii. Nieprawda. Będziemy mieli walkę z Alkiem i katnapem, który się chowa i robi coś u Alka w mieszkaniu, nie wiem, ale nie chcę się pokazać, jest jakiś dziwny. Słuchajcie, my mamy dwie wieże, jedna jest moja, z anomalii, słuchajcie, to jest mój przyjaciel od dzisiaj, który mi pomaga wygrać, zwyciężyć z Alkiem, a Alek ma tak pomocnika katnapa. Ja myślę, że to my wygramy. My będziemy lepsi, zobaczysz. Nieprawda. Widzowie nam więcej łapeczek zostawią, co nie widzowie? Klikniecie łapeczkę w górę, pokażcie Alkowi, że jest nas więcej. Kliknijcie łapeczki, u Alka będzie mniej łapeczek. Ha, tak jest, Alek, my wygramy to, widzisz, widzowie my są ze mną. My wygramy, mi dadzą więcej łapek nie, w górę. Nie, nieprawda, widzowie. nie kłam, prawda. Dobra. Słuchaj, no. Nie ma co się oszukiwać, trzeba zaczynać i to sprawdzić, która wieża będzie lepsza. Czy może jednak Alka katnapa, czy może jednak moja zonomalista? Straszne, to tak się przekonamy jest. Zaraz. No to zaczynamy. 3, 2, 1, startujemy. Ale jeszcze przed Let's tym, go. Widzowie, nie zapomnijcie zostawić subskrybera czerwonego jak moja bluzka. Właśnie, dobijamy u mnie na kanale 300 tysięcy na 300 tysięcy. Szykuje się fajna niespodzianka. Może Zonomali mi pomoże z tą niespodzianką. Zonomali, halo, pytanie do ciebie. Pomożesz mi czy nie? O, kiwa, że tak. O, widzicie, nie ma problemu. No i to mi się podoba. Dobra, Zonomali, ziomek, gościu. Czemu ty latasz? Halo. Ej, tryb survival, czemu ty masz kreatywny tryb włączony? Halo, co tu się dzieje? Alek, nie słyszymy cię, halo, co jest z tobą nie tak? Po prostu chciałem przewagę nad tobą pokazać i tyle. Ja ci dam przewagę, budujemy na trybie survivalowym i nie oszukujemy, bo widzowie mi powiedzą, jakbyś oszukiwał, także... Dobrze, bez oszukiwania. Słuchajcie, mamy taki domek, z anomalii wybudował, spójrzcie jak to w środku wygląda, wszystko jest czarne, szare, białe, no takie jak on, po prostu, takie trochę straszne, creepy, ale my się tego nie boimy. Słuchajcie, mamy tutaj telewizorek, też czarny, obrazy, nie obrazy, po prostu normalne mieszkanko, w którym możemy sobie mieszkać, ale tutaj musimy wybudować też zejście w dół. Czekajcie, mam tutaj kilofa, przyniosę i to wykopię. Zaraz musimy się zająć drzewem, bo nic nie mamy. W tej skrzynce mamy tylko coś takiego. Zwykły kilof, siekierka, łopata, marchewka do zasiania, bo musimy też zrobić tutaj, jak to się nazywa, ogródek, ale ja się tym wszystkim zajmę. Ja tylko z anomalii, słuchaj, ja ci wyznaczę teren, gdzie musisz wykopać i zrobić tajną bazę pod spodem. Słuchaj, tutaj masz ziemię, i tu się wkopuj. Wkopuj się na sam dół, zrób tam taki domek drugi jak ten, ale trochę inny i po prostu daj tam jakieś bronie albo coś. Ty coś wykombinujesz, ty jesteś super gość. Patrzcie, wkopuję się na dół. Dobra, to się tam trzymaj, a ja idę zrobić na zewnątrz ogródek, żebyśmy mieli co jeść. Po prostu wiecie, głodek zaraz do nas dopadnie i będziemy głodni, nie będziemy mieli co zjeść. A tak sobie zjemy, czy to marchewkę, czy to pszenicę mamy tutaj. Także zaczynamy robić. Ja na razie wykopię drzewo, nie, nie, dobra, zrobimy najpierw zrobimy, właśnie, ej, potrzebna mi jest ta, do kopania, jak to się nazywa? Szybko, Alek, może Alek ma pożyczyć. Co mam, co? Słuchaj, masz pożyczyć do ogródka ten sprzęt taki, czy mam co zrobić? Jaki sprzęt do ogródka? No jak to się nazywa, to do ziemi przerabiania, wiesz? Do przerabiania ziemi? No, taką maszynkę, no taj z jednym takim bolcem, nie, jak kilof, tylko... Jak to się nazywa? Weź mi przypomnij. To wiesz, co ci powiem? Co? Poprosz swojego z anomalii, on niby taki dobry, to ci pomoże. Elo? Ej, gościu, a powiedz mi chociaż, jak to się nazywa. Zawróć się. Jak to się nazywa? Ty wiesz? Czy nie wiesz? Halo, ja cię słyszę. Chodzi ci o motykę? O właśnie, motyka, dobra, ja sobie sam zrobię. Ty mi nic nie musisz pomagać, ja sobie sam poradzę. Okej, dobra, nie ma problemu. Jesteś dzisiaj moim przeciwnikiem, ja ci nie będę pomagał. Nie ma problemu, sam sobie zrobię, dobra. Alek taki dla mnie jest, dobra, nie ma problemu. Ja też będę dla niego taki. Okej, sam sobie zrobię, no co ja nie umiem? Pewnie, że umiem, tylko czekajcie. Zrobimy sobie najpierw tutaj coś takiego. Cztery deski, zrobimy stół konstrukcyjny. I teraz zrobimy elegancką motykę. A, zapomniałem, że ten płotek
płotek bije, słuchajcie, on bardzo mocne obrażenia zadaje, bo to nie jest zwykły płotek. On jest elektryczny, patrzcie, jak się w niego wejdzie, to on normalnie bije po 3 serca. Jest naprawdę grubo. Dobra, motykę. Motyka, tak, robiliśmy motykę, także przerabiamy sobie na deseczki. Dobra, jeszcze jedną deseczkę. Teraz robimy patyka. Dobra, mamy 4 patyczki. Cyk, zabieramy. I teraz robimy motykę elegancką. Cyk, cyk i jest motyka. Fakt faktem drewniana, bo nie mamy jeszcze, wiecie, stołna kamienia. No cóż, musimy sobie radzić tak jak sobie dotychczas radziliśmy. I tu woda jeszcze będzie potrzebna. Czy ja mam wodę? Chyba mam. Tak, mamy. Mamy wodę, dobra, bez problemu. Bez problemu. Wykopujemy tu na 2 grządki, będzie idealnie. Czyli tu będę musiał wykopać. Halo? Ej, czemu mi łopata nie chce kopać tu? O, dobra, już się naprawiło, coś było zepsute. Albo jedną no, na 2, dobra, okej. Tutaj po... gdzieś zrobimy taki ogródeczek. Rozlejemy wodę. Gdzie jest woda? Gdzieś w ekwipunku się zgubiła. Albo tutaj. Nie, mamy tu, wyrzuciłem przez przypadek. Ja dzisiaj taki zamyślony jestem, nie wiem, co się ze mną dzieje, ale coś dziwnego. Rozlewamy wodę, woda już jest. Teraz nam nie będzie ginęło, to możemy porobić i zasiać w końcu. Czekajcie, co my tu zasiejemy? Marcheweczkę i nasiona pszenicy, bo nic innego niestety nie mamy, to musi nam wystarczyć. To tutaj po tej stronie marchewka, a pszenica po tej stronie, tu jest prąd od razu koło tego, to może przyspieszy rośnięcie tego wszystkiego. Także dajemy tutaj pszeniczkę, cyk, 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 no i mamy zasiane. Ogródeczek jest zrobiony, drugie drzewo zasadzimy, żebyśmy mieli więcej drzewa przyda się, no i rozbijmy liście. Liście musimy porozbijać do tego, żeby sadzonki nam powylatywały. Potrzebujemy, nie wiem, ze 3 drzewa? 3 drzewa myślę będą okej. Dobra, jedną już mamy i jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna sadzonka by się przydała. No daj mi sadzonkę, daj mi sadzonkę, daj mi sadzonkę. Może szybciej siekierką pójdzie. Czekajcie, rozbijam te liście, rozbijam, rozbijam, ale nie chcę wypaść kolejna sadzonka. Halo, sadzonka, szybko, pojawiaj się. No nie, no nie, ona się chyba nie pojawi. Nie ma szans. Czekajcie, a tutaj drzewo, ostatnie do wykopania. O, mamy, jest sadzonka. Tak jest, o to chodziło. Dobra, teraz postawiamy nowe drzewko w tym samym miejscu. Niech ono sobie rośnie i jeszcze w tym miejscu. I w ogóle, ej, jak to szybko rośnie. Patrzcie, tu drzewo już przed chwilą go nie było, a teraz tak nagle powstało. Ja wiem, to ten płotek to robi. Patrzcie, marchewka już jest gotowa. Pszenica też, ale super. Tak jest, możemy sobie porozbijać. Pozbierać gotowe już. Ej, normalnie to jest 1 000 000 IQ z tym płotkiem. Ten płotek tak to przyspiesza. A mówiłem, że będzie pomagał. I pomaga widzowie. Jak zwykle miałem rację. Dobra, tutaj zasadzimy nowe. Tutaj też sobie zasadzimy nowe. A co tam? Niech rośnie. Patrzcie, po tym prądzie, jak przechodzi z tego płotka, to normalnie rośnie w oczach. Rośnie w oczach. O, tu też drzewa już wyrosły, to od tego płotku tak wszystko rośnie. Mam dużą przewagę przed Alkiem. Alek, jak tam robota idzie? Dobrze, dobrze, diamenty sobie kopię. Tak, spokojnie. Ale nie widzę, żebyś tutaj coś zrobił. No bo ja pod ziemią kopię, no to jak mam niby ten... Dobra, na zewnątrz nic nie robisz, tak? Nie, na zewnątrz nic nie robię, bo nie mam z czego, jakby. Dobra, 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 ja idę sobie zobaczyć, co mój kolega z anomalii robi. Ej, nie mogę otworzyć dobra, drzwi. To coś tu się zbugowało z tymi drzwiami, może to te drzwi bugują, że ja nie mogłem kopać niektórych bloków. Halo, z anomalii, otwieraj drzwi, z anomalii, halo, halo, otwierać! Jak to się mówi, o... Z anomalii przyszedł, widzicie, on się nie bawi. Rozwalił te drzwi i co? Nie przejmuje się w ogóle. Dobra, idziemy, zobaczymy, co tu z anomalii stworzył. Schodzimy sobie na dół elegancko. Wow, ej, tu są 2 piętra? Jo, apteczek nawet, ile on tutaj postawił. Skrzynki i w skrzynkach pełno broni. Jo, panie, przecież my go zmieciemy z tej planszy, z tej planety, tego Alka. Dobra, a na dole co tu jest? O, na dole powstaje dopiero. Nie przeszkadzam z anomalii, działaj sobie, działaj, działaj. A ja sobie już wezmę parę broni, może mi się przyda. Dobra, to sobie na razie tu odłożę. Wezmę taką broń, taką, 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 taką. Okej, to powinno na razie wystarczyć. Gdyby w razie W Alek mnie zaatakował, to ja już będę mógł normalnie się odegrać na nim. W ogóle musimy się przekopać. Słuchajcie, tu przekopiemy się do Alka. Do Alka musimy się jakoś przedostać. Siup. Tutaj też wykopiemy. Tu kill-offem musimy. Okej. I tu zrobimy takie zejście, wyjście. W którą stronę? Tam jest Alek. Dobra. To tutaj postawmy bloka. Mamy jednego. Cyk, fuch. Dobra. I teraz musimy dużo bloków postawić. A z tych bloków weźmiemy te, te. Tutaj mamy dirta. Tu mamy jakiś taki blok. To możemy na deski pozamieniać. No, trochę tych bloków jest. Powiem wam, że może wystarczy do Alka, chociaż ciężko będzie. Dobra, próbujemy. Próbujemy dojść do Alka. Alek na tej... głębokości myślę, że się nie skapnie, że ja tutaj będę szedł do niego. Dobra, jeszcze tutaj, tutaj.
No nie, na pewno nie starczy mi tych bloków. Z anomalii potrzebuję więcej bloków! I to, nie wiem, tak z 20 sztuk, albo 30. Patrzcie! Ale wredny! Ale już się podbudował do mnie! Ej, co on kombinuje? Co jest grane? O nie, 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 ja sobie tak nie dam! Oj, przesadził, przesadził! Idziemy zobaczyć, co tutaj Alek kombinuje. Przeskakujemy, hop, siup, Dirta. Na razie Dirta wykopiemy, bo z anomalii, nie wiem, no on coś tam pracuje, to niech pracuje, nie przeszkadzamy mu. I zobaczymy zaraz, co tutaj Alek kombinuje. Mamy 9 Dirta, dobra, możemy powoli iść. Schodzimy coraz bardziej w dół. Co on tutaj zrobił? Ja jestem ciekaw, jak mi TNT albo coś podkłada normalnie, ale się mu odwróciło. Wdzięczę. On pewnie nie wie, że ja ogarnąłem. Dobra, on się tutaj wkopał, czyli już coś próbował u mnie. A idziemy zobaczyć, co u niego tutaj jest. Chodźmy powolutku. Ej, też jest zamurowane? Alek! A co ty tutaj robisz? Halo, halo! Ej, co to za dirt? Halo, halo! A co to jest? A co to jest? Co ty tu robisz? No, ja sobie zobaczyłem, mi tak nie pasowało, ja tak patrzę na dół, a co tu jest za przejście? I mówię, a, ale coś tu kombinuje. Ja dopiero się wykopałem, bo ja tutaj kopałem sobie diamenty, co ty tu robisz? Tak, na pewno, czekaj, ja tu zobaczę, czy aby na pewno no, tak zobacz, było. No zobacz, schodki są normalnie, tu no, nic więcej no, nie ma. No widzę właśnie, idealne schodki, no takie zakręcone no, tak, ci powiem. No wiem, ale zobaczcie ile diamentów musiałem po drodze wykopać, no, bo ci mieliście tak, tym więcej tak, diamentów. Diamenty, złoto, jakie przejścia on tutaj porobił, Alek, Alek, coś no, ty tu nakombinował. No diamenty, słuchaj, o. Ej, a z tej strony co tu widać z tej wieży? Co tam jest kolorowego, widzisz to? Ja nie wiem co ty widzisz, ale... Ej, ja co ty zrobiłeś? Ale zamurował mnie, no dalej. Co za mały, wredny szprycel. Rozbiję ja to, rozbiję to. Ja mam kilofa, chłopie, słuchaj. Bez problemu, rozbijam to. Kilofa masz? No, no dobra, ale nie zamurowuj tego całego, ja nie będę tutaj szedł, no. Dobra, oj, jadę coś zobaczyć, czekaj. Gdzie idziesz? Ej, halo. Proszę stać, proszę mi tam nie wchodzić czasem do mojej bazy, halo. Do jakiej bazy? A gdzie ty masz swojego przyjaciela Katnapa? On ci pomaga? Co on robi? No on się gdzieś ukrywa, nie wiem właśnie. A ukrywa się. Wow, ej, co ty tutaj masz w bazie? Ale gdzie ty tam poszedłeś? Halo, nie wolno! Co ty tu masz, jakieś skrzynki? Okej. Zakaz jest! No nie no. Co? Co to jest? A jak ty tu wszedłeś? To nie wiem, a co? No ej, podbudował się jakoś dziwnie, dobra, ja też wchodzę tutaj, hop siup. Ale gdzie jesteś? Cześć. A tu jestem, ej, nie mam bicia się, co ty? No, ale trochę, a! Sorry. Ja sobie istnieję parkura. Skończyły się bloki. A masz! Poleciał! Alek! Oj, poleciał. Ale co on kombinował, mały wredny, ej, co ty robisz u mnie tu? Czekaj, tu się respiłem. No właśnie, co ty tu robisz? Asio ode mnie, Asio z mojej bazy w ogóle, co ty tu robisz, halo? No a ty co robiłeś u mnie, słuchaj? To no, ja zauważyłem to, co żeś wybudował tutaj. Przecież masz tilta w ręce, to widać, że to ty budowałeś ten most. No, chyba nie. No dobra. Ja sobie cofnę nagranie u ciebie, ja sobie zobaczę, kto to był. No okej, to sobie zapraszam wszystkich na mój film, możecie sobie cofnąć, zobaczyć. A ja sobie sam zobaczę i widzom powiem, widzowie nie muszą wchodzić tam do ciebie. Nie, no widzowie też mogą sobie zobaczyć. Dobra, czekaj, muszę tu jeszcze ogródek zrobić, bo mam za mało tego wszystkiego. Cyk. Ogólnie to będę mógł jeszcze sobie ten. Ej, a ty masz piec? Chleb byśmy zrobili. Co? Piec? Mam piec. A ty masz piec? Dobra, ja powiem z anomalii. Z anomalii! Masz gdzieś piec? Pieca potrzebuję, chlebek musimy zrobić do jedzenia, chociaż mam cały czas pełne życie, nie wiem o co chodzi. O, co tutaj z anomalii wykombinował? Ej, z anomalii, przyjacielu mój, kochany, co ty tu robisz? Gdzie ty jesteś? Nie widzę go. Ej, gdzieś wyparował. Dziwna sprawa. Ty! Alek! Tak co? Nie widziałeś może gdzieś... A nie, dobra, nie. Mało tak. Ważne już. Z anomalii szukałem i myślałem, że z twoim koleżką poszedł gdzieś. A, to właśnie wydaje mi się, że Katnap gdzieś polas. Trzymaj, nie wiem, trzymaj pszenicę, ja ci wyrzucam z anomalii, zrób tutaj chlebek z tego, a ja co bym mógł zrobić? W sumie ja już jestem gotowy. Alek, jesteś gotowy na walkę pojedynek, czy nie? No, jeszcze potrzebuję parę diamentów, czekaj. Parę diamentów, aha. No, potrzebuję jeszcze 5 diamentów, czekaj. A, bo ty zbrójkę chcesz, tak? No, a jak ja mam niby walczyć dobra, z tobą? Dobra, możesz się zmutować, ja też się mutuję, Alek już mnie nie słyszy. Z anomalii! Ej, koleżko! Słuchaj! Ty kopałeś tutaj tą dziurę, nie? Pewnie pełno diamentów masz. Weź z tego zbrójkę, zrób diamentową. Dla mnie i dla siebie. Żeby
żeby oni czasem z nami nie wygrają. Wiesz, ja wiem, że ty się niczego nie boisz, że żaden catnap to na ciebie wrażenia nie robi. Ale na mnie już trochę robi, więc wolałbym być uzbrojony. Mamy pistolety, mamy wszystko, ale nie mamy zbrójki. O, dobra, już mamy, elegancko. Zonomali tutaj zapewnił wszystko. Jesteśmy ubrani, elegancko, ładnie, pięknie. Ty jeszcze mieczyka potrzebuję, w razie W, zrób mieczyk diamentowy. A my, co byśmy mogli tu zrobić? Tu za dużo tych granatów mam, nie wiem, czy ja tyle granatami będę rzucał. Może je oddam i czy mamy coś specjalnego? Nie wiem, taka broń jest okej, okay. To możemy raz strzelić. Większych armat nic nie mamy. Dobra, to wezmę ze snajperką. No i wszystko. Dzięki, mam już mieczyk, elegancko z anomalii. Wiesz co, przygotowuj się już do walki, bo za niedługo zaczynamy. A ja idę zobaczyć, czy Alek czasem przypadkiem czegoś nie dobudował tutaj do mnie. Dobra, Selek, słuchaj, ja już jestem gotowy. Tak? Ale mam siekierkę, słuchaj. A ile mam pewności, że ty do mnie nie przejdziesz? A skąd ty masz tą broń? No ja mam broń z anomalii zrobił, nie? A skąd ja mam wziąć broń? A u ciebie catnap nie robił nic? No catnapa nie ma ani teraz, ani wcześniej, ani w ogóle. On nie ma go? W ogóle. A co, on nie ci uciekł od ciebie? Ej, może on no, się przestraszył, że wiesz, że ty słaby jesteś czy coś, albo zobaczył z anomalii, też albo się przestraszył. Albo stwierdził, że z anomalii jest tak słabe, że sam w pojedynkę dam radę z wami. A tak myślisz? No i będę musiał walczyć z siekierką tylko diamentową, bo Dobra. Nie mam broni. Dla twojej pomocy, trzymaj łap. Co to za granaty? To tak się nie rzuca komuś granatu. Ale łap. Dobra, siekierką też cię rozwalę, zobaczysz. Czekaj, hops. No co, walka start? O, rzuciłem. Doleciał? Walka start, Alek. Tak? Dobra, to walka start. Walka start! Dobra, i uwaga, Sebek, cześć. Ej, co jest, armata? O ty mały, wredny szprysnu. Zabrałem ci z A ja specjalnie armat nie brałem. I kto tu jest teraz oszustą? Oszuście jeden, ty. Ej, a wiesz, że ja to wziąłem z twojej skrzynki, nie? Alek, ale armat mieliśmy nie używać. No co ale ty to sobie wyobrażasz? Twoje bazy. To ja też mogę wziąć rakietę i w ciebie wystrzelić. To dawaj, strzelaj. No to czekam. Poleciała. O, i co, nic nie zrobiła? No nic nie zrobiła, bo to była najsłabsza rakieta, jaką użyliśmy tylko, mogliśmy Dobra, użyć. Chodź, oddam ci te twoje granaty, trzymaj. A ty masz złote jabłka, czy coś takiego? Bo ty, coś nie. Mi się wydaje, że ty na cheatach jakiś grasz. Nie mam złotych jabłek, bo nie było cię w skrzynce. A to ty ode mnie ze skrzynki to masz, złodzieju ty jeden! No to mówisz, że rakiety, mówisz, że nie wolno, a sam je miałeś. Nie miałem rakiet, halo, nie miałem rakiet. To skąd niby te rakiety wziąłem, powiedz mi? A skąd ja mogę wiedzieć, skąd ty wziąłeś rakiety? No to u ciebie dostałem. Tak, na pewno, jak ty kłamiesz, oszuście ty jeden. Dobra, chodź, za to dostaniesz. No nie. A masz? Nie ma, o tu. Szybko uciekać, dobra. Wszystko dobra, pod kontrolą, ha. Tak, pod kontrolą, no na pewno. A masz. I stąd, bo cię piorunem potraktuję. Dawaj, zonowali go, atakuj go. Zonowali, nie masz szans ze mną. Zonowali, mówię, że jesteś taki mocny, no wlatuj w niego, poważnie, dawaj. Wiesz dlaczego patrz! Jo, Zonowali jak wskoczył, jaki chłop. Ale poleciał, ej, co on ci robi tam? Rozwala cię, Dawaj, Zonomali, pomogę ci, atakuj Alka! Ja mi całą bazę rozwala, no! Idealnie, już idę, Zonomali, pomogę ci, trzymaj się tam! Gdzie ty jesteś? Ała, tutaj, ej, bo sobie podpaliłem wszystko! Alek, nic się nie przejmuj, wszystko jest w porządku, wszystko pod kontrolą i już idę do ciebie. Lecę! Gdzie ty lecisz? A nie wiem, przed siebie. Gdzie jesteś, Alek, halo? A to tajemnica, to ci nie mogę powiedzieć. A, tajemnica, tak? Teraz to tak się nazywa. Goni mnie! Zrzucił mnie! A gdzie ty jesteś? No teraz już nigdzie, bo padłem. A, padłeś, no dobra. O, ej! Cześć! Ale co ty robisz? Skąd ty się tu wziąłeś? Ej, co ty robisz u mnie w bazie? Tu spawn pointa miałem. Ja nic. Nic? Wcale. Nie, chodź tu, Alek. No gdzie ja misz? Wyjdź z mojej bazy, wynocha! Dobrze, że ci zabrałem te broń, to przynajmniej jest pojedynek uczciwy. A masz? Cyk. No nie mogę wyjść stąd. Ej, co jest? Zamurował się. Zonomali, gdzie jesteś, przyjacielu?
Z anomalii poszedł do twojej bazy. Udaję świętoszka. Dobra, idę tutaj, okej. No idziesz, Alek? Co? Idziesz? A gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? A tutaj? Nie! Sam spadłem! Nie miało to tak wyglądać! A mnie też rzucił ten katnam. Z anomalii, jaki katnam? Gdzie jest w ogóle twój katnam? Halo? Nie wiem. Poszedł na spacer. Nie no, bał się. Poszedł. No bał się. No bał się. Dobra, z anomalii, słuchaj, żeby było fair, chodź tutaj, idź do bazy, a ja sobie... Tylko weź tam platformę, zrób... Alek, nie bij jeszcze, no nie zacząłem. Zrób nam platformę, żebyśmy mogli przechodzić, dobra? Weź, weź swoich czarów użyj. Z anomalii ogólnie czaruje, on umie czary, patrzcie. Wziął coś, zaznacz... Ej, Alek, nie bij mnie. No co, to twoja własne płoty cię biją. A, dobra. Okej. Okay. No zanomali... Czekaj, co robisz? No a to ty granatami by mnie rzucasz. Daj mi bloki z anomalii, jakieś ten, bo nie ma żadnych. Ale to ja już bloków powoli nie mam. Mam 18 drobinek. A, ale masz coś, tak? No coś nie wymam. Dobra, no to co, zaczynamy? No, chyba. No, chodź tutaj. Dawaj, chodź do mnie. O! Dobra, no co się chowasz za ścianką? Chodź, co się chowasz za ścianką? Ej, płotek mnie rozwala, co jest grane? Z anomalii rozwal ten płotek! Ej, twój własny płotek cię rozwalił! Zacięło mi się teraz. Ej, co tu masz? Ej, gdzie mi wchodzisz? Co tu jest? Ale fajną chatę masz tutaj. Ej, dobra, cyk, 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 nie, no zanomali piąteczka! Piąteczka zanomali, elegancko! Porobiony! Nie miało być jeden na jeden? Co? No nie miało być jeden na jeden? No miało być, ale mi zanomali nie pomagał. No nie, teraz ja zanomali załatwię, pa! O. Wygrałeś? Nie, walczę z nim. Zostawię. Ja sobie muszę... A ja mnie załatwi znowu! Bronię jakie co nieco wziąć. Ty zrzucę go, patrz. Zrzucisz z anomalii? Nie, on lata. Ale ja cię też zrzucę! O masz! Nie w plecy, to jak, tak się nie robi. Ej, co ta broń się tak powoli ładuje? Nie wiem, bo to może snajperka. Nie mogę. Ej, załatwiłem cię. No dobra, ja uciekam stąd. Elo, adios, sayonara. Ej, ja mam jakieś słabe bronie strasznie. No, ja mam takie same jak ty, bo cię zabrałem przecież. Nie. Ty po prostu już zezna mnie nie trafiasz. Gdzie ty jesteś? Tu. Oj. Zanomali! Ja... Potrzebuję lepszych broni! No, zanomali nie! Nie możesz udać. Zanomali, pomóż mi! Potrzebuję lepszych broni, bo mam słabe strasznie. Muszę powyrzucać wszystkie. Ej, co jest grane? To też się zabrałem. Jest! Poleciał! Przegrał! Dobra, to wyrzucamy. Alek! Halo! Co? Ała! Aż! Dobra. Musimy to wygrać. Na spokojnie, widzowie. Na spokojnie. Gdzie jesteś? No chodź tutaj, chodź. No chodź tu. Ja jestem. Tak? Dobra. Ej, broń mi się skończyła, nie? No chodź. Wrzuciłem go. Poleciałem, dałem się wrobić orkowi. Ej, dobra, muszę bronię pozamieniać. Gdzie on jest? O, dostałem teraz. Co dostałeś? Fajne bronie. Tak? No. Bardzo. Gdzie jesteś, Alek? Azu! Przyszedłem! No. Jak ty żyjesz? Ty na cheata grasz. Nie, ja unikam po prostu. Ała. Spadłem sam. Skoczył. Wiem gdzie. Czekaj. No, czekam. No, Alek, chodź tutaj, nie ukrywaj się. Co? Ale się nie ukrywam. Oho! Do ściany mnie rozwalił. Muszę sobie powyrzucać wszystkie jakieś brudne itemy, bo nie przydadzą mi się. Ja muszę coś sprawdzić. Co chcesz sprawdzać? No poczekaj, daj mi chwilę. Gdzie ty to miałeś? Co jest? Gdzie ta twoja baza? Nie ma mojej bazy.
Czekaj. A tu, 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 dobra. Nie! Ty myślisz, że nie wiedziałem, co ja robię, co ty robisz? Nie, nie wiedziałeś. Wiedziałem. Dobra, jak trzeba, to trzeba. O, to stop. Ale ci bazę rozwaliłem. Baza tam baza, ale zobacz, chłopie, ile razy padłeś. No bo ci pomagał ten Zonomali, cały czas mi katap uciekł, gdzie się wiadomo. No ale ty, to ty wybrałeś katnapa, ja wybrałem Zonomali, no. No bo ja myślałem, mogłeś że wybrać sobie Zonomali. No dobra, z miniganem nie mam szans, no. Dobra, wywalał go. Już go nie mam. Ja tylko podejdę i już jestem martwy. O! Dobra, Alek, to by było na tyle. Słuchajcie, widzowie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak widzicie, budynek Zonomali zrobił swoje, ale nie ma się co dziwić. Zonomali jest jedną z najmocniejszych postaci. Alek, co ty robisz? Na razie ja opowiadam tutaj widzom, nie rozwalaj mnie. Także widzowie, mam nadzieję, że wam się podobało. Słuchajcie, pamiętajcie, że odcinki są codziennie. Zapraszam was jutro, zapraszam was na mój drugi kanał na YouTubie, zapraszam was na mojego Instagrama i co? Ogólnie wszystkie linki macie w opisie, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do jutra, na razie, cześć! A ty, Alek? Oj, tu jeszcze na chwilę, musimy porozmawiać. Nie, ja już nie chcę rozmawiać. Nie chcesz rozmawiać? No chodź tu, złodzieju. No nie chcę.